Sebastian, z tego co wiem, miałeś okazję trenować Maćka Sulęckiego jeszcze za czasów amatorskich. Jak mógłbyś przedstawić jego sylwetkę, porównać może tego, to jak się zachowywał, jak walczył, jak był w czasach amatorskich, a teraz na zawodostwie? Maćka Sulęckiego prowadziłem dokładnie za czasów juniorskich, później za czasów młodzieżowych. Nie jestem jego pierwszym trenerem, no ale doprowadziłem go tam do kilku znaczących sukcesów, tak jak na przykład do Mistrzostwa Polski w Kielcach w 2007 roku, kiedy to Maciek Sulęcki zdobył Mistrzostwo Polski juniorów. Jakim Maciek był zawodnikiem? Maciek był zawodnikiem przede wszystkim ambitnym, wiedzącym czego chce, ciężko pracującym na treningach, dobrze wyszkolonym technicznie, nad tą techniką dużo pracowaliśmy. No, a jak Maćka wytrzymałość, jeżeli ci wejdę w słowo, Maćka wytrzymałość, jak oceniasz? Bo to też będzie kluczowe chyba w walce z Grzesiem Proksą. Wytrzymałość, jeżeli chodzi ci o wytrzymałość fizyczną? Tak. Wytrzymałość fizyczna, no to z tego co pamiętam i z tego co robiliśmy, to tutaj nie było problemu z jego wytrzymałością. Najważniejsza też wytrzymałość jest oprócz tego wszystkiego głowa, no. Bo jeżeli zawodnik może być super wytrenowany, super wybiegany, ale jeżeli będzie podchodził do sytuacji bokserskiej i boksowania spięty, no to on już po pierwszej rundzie nie będzie miał siły na boksowanie. No ale uważam, że tutaj po takiej ciekawej Maćka amatorskiej karierze, już po tylu walkach stoczonych, uważam, że ten boks zawodowy wszedł w ten boks zawodowy wszedł dosyć fajnie. No i uważam, że ma bardzo duże szanse, żeby walkę z Proksą wygrać. No właśnie, teraz byśmy... Dobre, tak samo chciałem o tym wspomnieć, bo właśnie wszedłeś mi słowo, że oprócz tego właśnie wyszkolenia Maćka dobrego, technicznego i ambicji i tak dalej, Maciek zawsze charakteryzował się bardzo dobrymi warunkami fizycznymi nad swoimi przeciwnikami. Bo on zazwyczaj był od swoich przeciwników dużo wyższy, miał wyższy, dłuższy zasięg ramion. Dzięki temu mógł wygrywać, boksując często z kontry, swoje walki. No i myślę, że tutaj w tej walce to też będzie kluczowa. No właśnie, walka, jak warunki fizyczne są dużo lepsze od warunków fizycznych Proksy. Jeżeli on nie da się zbliżyć Proksie do siebie, będzie boksował na odległość, w dystansie, no to myślę, że tu jest spokojnie tą walkę powinien wygrać. Właśnie, no chciałem się zapytać o twoje typy, o przebieg walki, jakby to powiedziałeś, musi być Maciek uważny w półdystansie, no i starać się walkę prowadzić na dystans. A twoje typy na walkę Maciek Sulęcki, Grzegorz Proksa? Słuchaj, powiem ci tak, dzisiaj rano jak rozmawialiśmy, dawałem 50-50, ale po przemyśleniu sobie całej sprawy tak realnie, uważam, że Maciek jest teraz w gazie i stawiam na niego 45-55 dla Maćka. Dobrze, to byśmy mieli zamknięte, a teraz bym cię zapytał o walkę główną wieczoru, Tomasz Adamek, Artur Szpilka. Jak uważasz, jak to będzie wyglądało twoim zdaniem? Jak będzie sytuacja wyglądała? Ciężka sprawa z tego względu, że no nie uważam, żeby Artur teraz jakoś diametralnie zmienił się w czasie pół roku, tak? Mógł poprawić jakieś swoje walory motoryczne, siłę, szybkość, wytrzymałość, no bo wiadomo, no, z tymi kwestiami motorycznymi da radę popracować i da radę je wytrenować, no ale to przede wszystkim u Artura jest kwestia jego głowy, tak? Jeżeli on swojej głowy nie ostudzi, jeżeli on swojej głowy nie uporządkuje i nie wyjdzie do tej walki z jakimś planem taktycznym, który będzie realizował, a nie po trzeciej rundzie zacznie odbiegać od planu taktycznego, który mu ustalił Łapin i będzie prowadził swoją walkę otwartą, z opuszczonymi rękami, na siłę i tak dalej, no to nie widzę realnej możliwości wygrania przez niego walki, dlatego że po trzeciej rundzie już nie będzie miał kondycji. Twoim zdaniem atuty Artura w walce z Adamkiem i Adamka w walce z Arturem? Przede wszystkim Artura atutem jest młodość i chęć zwycięstwa, pokazania się szerokiej
szerokiej publiczności, nie tylko w Polsce i na pewno na świecie. No a Adamka przede wszystkim, jego wytrwałość, jego doświadczenie ringowe i to, że no jest starym wyjadaczem, tak? On takich walk jak z Arturem tutaj stoczył już kilkadziesiąt, więc mi się wydaje, że on podejdzie do tego bardziej na luzie, a on nie ma nic do stracenia, tak? On nie ma nic do, nic nie ma do stracenia w tym momencie. On już tam już kawałek swojego, swojej historii w tym boksie zrobił, ale uważam, że jeżeli chce dalej jeszcze zaistnieć w boksie zawodowym, to tą walkę musi wygrać, dlatego że jeżeli tą walkę przegra, będzie to druga przegrana po walce z Błaskowem, więc już tak naprawdę nic, już żadnej szansy o tytuły lub walki jakieś znaczące nie będzie mu dawał. Będą tylko już walki rankingowe. Czyli twoim zdaniem, jak zakończy się walka na punkty przed czasem? Kto wygra? Wiesz co, nie chciałbym być złym prorokiem i wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, jeżeli Artur będzie boksował mądrze, no to uważam, że może przeboksować do końca, ale uważam, że tą walkę wygra Adamek. Chciałbym, żeby walka trwała 12 rund, fajnego boksu, dlatego że to na pewno będzie jakieś doświadczenie dobre dla Artura, no ale uważam, że tą walkę wygra Adamek. Dzięki wielkie za parę słów. W takim razie z niecierpliwością czekamy na walkę na galę Polsat Boxing Night. Również Ci dziękuję i mam nadzieję, że będziemy tu oglądali fajne walki.